No to jest wszystko stan polskiego społeczeństwa, ale nawet gorzej, bo to nie jest stan polskiego społeczeństwa, wiecie, bo społeczeństwo może być głupie. Wiecie, ludzie mogą być w znacznej części głupi, prawda? Ale no niestety to jest stan polskiego umysłu polskich polityków, umysłu polskich sądów, szanowni państwo, polskiego państwa, i co najgorsze, to wszystko jest napisane na papierze jako prawo, tak? Takie jest prawo. No, państwo pańszczyźniano feudalno-niewolnicze. Gorzej, nawet gorzej, 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 szanowni państwo, to co się dzieje w danym momencie. Gorzej. No ale może to wszystko nieprawda. Może, szanowni państwo, sprawdźmy następne dane. Może to wszystko nieprawda, może jednak można, może ten WIG20, no to dobra, no mówiłem, prawda, szanowni państwo, WIG20 znowu się zawala. Zawala się WIG20. Powiedziałem, że, szanowni państwo, zamiast tych premierów, to nie ma znaczenia, kto rządzi, Morawiecki, Tusk, Kaczyński czy ktokolwiek. Szanowni państwo, zamiast tych polityków, powiedziałem, można by postawić Kaszubskiego Kunia i WIG20 tak samo by rósł, może nawet lepiej. I tak samo by się zawalał, może nawet lepiej, jakby tam Kaszubski Kuń siedział, albo wrocławski osioł, lub, szanowni państwo, czerwona warszawska świnia. No tak, no to nie ma znaczenia, kto, szanowni państwo, w Polsce rządzi, nie ma znaczenia. WIG idzie do góry, spada. Tylko zarabiać na tym. No tylko zarabiać. No tylko inwestować w WIG. No tylko zarabiać na WIG-u 20. Jeżeli... No tylko zarabiać. Tylko kupować wtedy, gdy się zawala i sprzedawać, gdy jest drogie. Gdy rośnie i potem znowu. Zarabiasz... Krocie możesz zarabiać. Na niczym tak nie zarobisz, jak na WIG-u 20 przez ostatnie 30 lat. No naprawdę, szanowni państwo. No nie ma znaczenia, czy... Naprawdę, nie ma znaczenia. Kasa idzie na WIG-u 20, trzeba tam. Tylko że to, widzicie, jako spekulant, to ja WIG-20 kocham. No ale jako Polak, to WIG-20 nienawidzę i się nim bardzo brzydzę. No tak, ale jako spekulant to kocham. No tylko zarabiać, prawda? Tylko zarabiać. Tylko zarabiać na WIG-u 20. Przechodzimy dalej, zobaczmy dalej, szanowni państwo, zobaczmy dalej, zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Tak samo wiecie, Polskę kocham, prawda? Kocham mój kraj, prawda? Pamiętajcie o tym, ja to ciągle mówię, gdy pokazuję rzeczy ludziom, szanowni państwo, gdy pokazuję rzeczy ludziom, to ludzie się jak denerwują, tyle jest nienawistników, tyle złych komentarzy, prawda? Już na tych Google sam je wyrzuca, tak, tacy nienawistnicy. Ja się wtedy tak zastanawiam, ludzie, czego ci nienawistnicy chcą ode mnie? Dlaczego? Czy przypadkiem też tak wyzywają Makłowicza na przykład? On też nie mieszka w Polsce i pokazuje, jak jest za granicą. Albo pokazuje różne inne rzeczy. Przecież też nie. Patrzcie, ilu ludzi mieszka za granicą, a są bardzo. Patrzcie, wszyscy podróżnicy, których ludzie oglądają w Polsce, no to mieszkają za granicą. Szanowni państwo, Cejrowski, Makłowicz, bardzo znani komentatorzy, ludzie, nie wiem, też mieszkają za granicą, szanowni państwo. Max, prawda? Wszyscy oni mieszkają za granicą, od podróżników po bardzo znanych, nawet co? Nawet Lewandowski mieszka za granicą. I kto? Ktoś na niego psioczy, szanowni państwo, że mieszka za granicą. Ja pokazuję tu rzeczy, ja mój kraj kocham. Pamiętajcie, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No i ci idioci nie wiedzą, że oni tą Polskę tracą, niszczą, prawda? Wrzucają nas w totalne bagno. Bo nie wiedzą, no czemuś głupi, bo biedny, czemuś biedny, boś głupi. No taka mamy, szanowni państwo, w danym momencie rzeczywistość. Tylko, ja to ciągle mówię, gdyby to tylko był stan z polskiego społeczeństwa, to by było pół biedy. Bo mając takie narzędzia jak TVP, można swojemu narodowi tłumaczyć, jak powinno być dobrze. A oni ten naród jeszcze bardziej duraczą i ogłupiają. Polacy są ogłupiani na każdym kroku. Szanowni państwo, ogłupiani są na każdym kroku. TVP powinno się zlikwidować jako, nie wiem, spółkę z naszych pieniędzy. No, to powinno się zlikwidować. No ale dobra. Szanowni państwo, mówicie, może to wszystko nieprawda, bo mówią nam, że na przykład drogie nieruchomości muszą być w Polsce, bo w Polsce nie ma miejsca do budowania. No to popatrzcie, to jest plaża na Stogach. Gdańsk, dzielnica Gdańska. Nie ma miejsca do budowania? Popatrzcie, same lasy. Przy plaży można by było budować. To jest, szanowni państwo, z drugiej strony. Jak jeszcze nie wybudowali terminalu wcześniej, prawda? Same lasy, można budować ile wlezie. To jest Gdańsk-Brzeźno. Do samego Sopotu. Można budować ile wlezie. No ale banda zielonych wariatek, urojeńców, oni, ale muszą być lasy, bo nas morze zaleje. Normalnie, kilkadziesiąt procent Polaków zryło i łby, bo w podstawówce im walili, że zawsze musi być pas zieleni pomiędzy Bałtykiem a miastem.
Są tacy urojeńcy, bo muszą być drzewa. Muszą być, no bo jak nie ma, no to będzie, dojdzie do tragedii jakiejś ekologicznej, prawda? No tak, że, no i popatrzcie, tyle jest lasów, tego wszystkiego jest, prawda? Można z tego zrobić piękne parki i tam dużo wybudować, wiecie, cztery Sopoty można wybudować w Brzeźnie z, na Żabiance i w, na Stogach i tam tych wszystkich Sobieszewach, prawda? I Górkach Zachodnich. Pięć Sopotów można wybudować, ale nie! Nie, masz mieszkać na 30 metrach kwadratowych. No i właśnie, szanowni państwo, widzicie, ziemi jest w brud, no ale ja wtedy pokazuję, no, gdyby Polacy rządzili w Walencji, to by Benidorm tak nie wyglądał, bo tam byłyby piachy. Tu piachy by były. Piachy, bo piachy muszą być, żeby były piachy, prawda? No tu Polacy muszą mieć lasy, prawda, w mieście, a no Hiszpanie nie muszą mieć. Morze Śródziemne nie zalewa Hiszpanii, no ale Polaków w Bałtyk tak brudna kałuża Polaków zaleje, prawda? I dlatego Polacy wyjeżdżają w milionach, dlatego milion Polaków wyjechało, szanowni państwo, do Niemiec, 2 miliony, milion do Wielkiej Brytanii, milion do Skandynawii, Irlandii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, następny milion tam Kanady, Australii przez ostatnie, szanowni państwo, 30 lat. Ilu Polaków wyjechało? 4 miliony? 5 milionów, szanowni państwo? Dlaczego? Bo się w Polsce nie buduje, szanowni państwo, bo się w Polsce nie ma firm, bo w Polsce są wszystko partyjni, nominaci, spółki Skarbu Państwa i zagraniczne korporacje, szanowni państwo. Proszę bardzo, jakoś Benidorm wybudowali, no ale Polacy nie umieją wybudować, nie wiem, bo tu muszą być drzewa i tu muszą być, szanowni państwo, dziki biegać, prawda? I tak właśnie w Polsce jest, proszę bardzo, najlepsze plaże w Trójmieście, no straty taty, szanowni państwo. Proszę bardzo, Benidorm, gdyby Polacy w Hiszpanii rządzili, to Benidorm by nie powstał. Taka rzeczywistość. Zobaczmy tutaj, szanowni państwo, jeszcze gdzieś tu miałem... jeszcze chciałem Walencję pokazać. O, proszę bardzo, tu mamy Benidorm. A tu mamy od tej strony Benidorm, no to Polacy by nie wybudowali, bo Polacy no mówią, że muszą być ten, muszą być, drzewa muszą być, bo Bałtyk nas zaleje, no a może Śródziemne ich nie zaleje. Proszę bardzo, a to jest Walencja. Polacy tam by nigdy tego nie wybudowali, bo by powiedzieli, że tu fale zniszczą budynki, prawda? No tak, mamy takich urojeńców, rządzą nami zielone wariatki i zieloni wariaci, szanowni państwo. Banda psychopatów, nie dość, że zielone wariatki nami rządzą, to jeszcze banda korupcyjnych świń, no i debili, no po prostu, mówmy sobie wprost, każdy normalny wie, że stąd ma natki, stąd wyjeżdża i tylko debile i złodzieje zostają, no jakaś część mądrych jest. Ale oni są w tak małej mniejszości, tak małej mniejszości, jest, są ludzie, ale widzicie, to nie ma znaczenia, jak jesteś mądry, jak co powiesz, nie ma znaczenia, bo ludzie, trzeba zabrać ci mienie, masz bronić Lidla, masz bronić Biedronki, a masz, prawda, tak ludzie i TVP tych Polaków urabia. TVP, te bandyci uciekali z Ukrainy, bo nie chcą bronić ojczyzny. A ja inaczej to widzę. Ludzie uciekali przed reżimem, który chce ich włożyć w maszynkę do mnie, bo chcą żyć, bo chcą mieć dzieci, bo chcą żyć, szanowni państwo, bo chcą żyć, prawda? Ale to są bandyci, którzy nie chcą bronić ojczyzny tam. No, bandyci. Ojczyzny. Jakiej ojczyzny, szanowni państwo? Ojczyzny nie chcą bronić ukraińskich oligarchów i chcą mieć wszystkie ręce i nogi w najlepszym wypadku, jeżeli w ogóle wrócą. Tak, w danym momencie w Polsce, a jak chcieli uciec, no to trzeba już im wszystko zabrać, całe mienie, wszystko wam zabierzemy. Taka jest w danym momencie rzeczywistość na Ukrainie, ale Polska ma takie samo prawo, albo nawet gorsze. Mimo tego, że nie musimy mieć takiego prawa, bo jesteśmy, szanowni państwo, w Unii Europejskiej, bo jesteśmy w NATO, prawda, trata, ale nie, bo Polacy są sowietyzowani w 30% i Polakom takie coś się podoba. Tym ludziom się coś takiego podoba, szanowni państwo, podoba. Tym ludziom się coś takiego podoba, bo mają wyprane mózgi przez 300 lat niewolnictwa. Zniewolone umysły mają, szanowni państwo. Zlikwidować ten TVP, ani więcej. Niech te pieniądze wszystkie idą na szpitale, na lekarze, na pielęgniarki, szanowni państwo, na bezpieczne drogi i tak dalej, 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 i tak dalej. Tak samo mówię tak. 20 miliardów złotych poszło w zagraniczne banki, w zagranicznych deweloperów 4 miesiące przez Morawieckiego i Kaczyńskiego, w sytuacji, gdy wystarczy, mamy zawalający się kraj i wiecie, ja patrzyłem, ile kosztuje wybudowanie drogi. Kilometr. Wybudowanie kilometra drogi to jest około, w zależności jakiej, 5 milionów, 10, 15 milionów, prawda, tak, złotych, 20 milionów złotych, ekspresówka, to tak pi razy drzwi wygląda, prawda, jak jest normalny teren, nie? Kilometra. Zawalają się
Polska jest w stanie depopulacji. Miasteczka i wsie będą się zawalać. Nieruchomości w Polsce będą za darmo. Zamiast tam dobudować drogi, żeby tam było życie i uwolnić te nieruchomości i dzięki temu tam będzie mogło być życie, to nie, to się zapadnie. A w tym samym czasie, widzicie, te 20 miliardów, które można było spożytkować na budowę, szanowni państwo, elektryczności i dróg do tych miejsc, które się zawalą, bo jest depopulacja, to nie. 20 miliardów poszło w zagraniczne banki, w zagranicznych deweloperów. A miasta się zawalą, bo nie ma tam dróg, nie ma elektrowni, nie ma szpitali. Zamiast tych miastach, zamiast te miasta zmodernizować za te pieniądze, wepchano w kilka miesięcy 20 miliardów złotych. I Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz, Hołownia, oni to zrobią dalej, prawda? No ale dobra. Dobra, dobra. Mamy załatwione to, co mamy załatwione, ale może to wszystko nieprawda. No bo trzeba zadać te pytania, może to wszystko nieprawda, to jedziemy dalej. No to zobaczmy, szanowni państwo, może to wszystko nieprawda. To zobaczmy, co się dzieje, szanowni państwo, w Gdyni. Czy można w Gdyni kupić coś normalnego, prawda? I czy może to wszystko nieprawda? Może przesadzamy, prawda? Szanowni państwo, może przesadzamy. No i zobaczmy, od najstarszej, od najniższej, cena od najniższej, szanowni państwo, zobaczymy, co się dzieje w Gdyni. Zobaczymy, co się dzieje w Gdyni, szanowni państwo, i weźmy metrów 80, co się dzieje w Gdyni, metrów, szanowni państwo, 80, 492 nieruchomości w Gdyni, szanowni państwo, i co tam się dzieje. I co można kupić w Gdyni na poddaszu? 600, 700 tysięcy złotych trzeba wydać, szanowni państwo, 700 tysięcy złotych trzeba wydać, proszę bardzo, najtańsze nieruchomości 80-metrowe, żeby zamieszkać jak człowiek w Gdyni, to są po 700 tysięcy złotych. Widzimy, po 700 tysięcy złotych. 700, 750, 800 tysięcy złotych jeszcze trzeba wykończyć, tak? Czyli 700, 800 tysięcy złotych, tak? A ile to jest 700, 800 tysięcy złotych, szanowni państwo? 700, 800 tysięcy złotych. No to zaraz zobaczymy, ile to jest 700, 800 tysięcy złotych na obecne kredyty, które będą jeszcze droższe ze względu na to, że Donald Tusk, Mateusz Morawiecki i Kosiniak-Kamysz niszczą polskiego złotego. Istnieje prawdopodobieństwo, że wyjdzie pan profesor Glapiński razem z naszymi kochanymi bystrzakami i pan profesor Glapiński, prezes Narodowego Banku Polski, powie: no to przeholowaliśmy, no i teraz jeżeli nie podwyższymy oprocentowania z 5,75 na 15, no to czeka nasz wariant turecki, a jeżeli czeka nas wariant turecki, to musimy szybciutko wejść do Unii Europejskiej, prawda, do euro. No ale żeby wejść do strefy euro, no to strefa euro musi nam pomóc spełnić zasadę ERM2 czy tam coś, prawda? No to żeby nas pomóc, no to muszą tu dać nam to i tamto i tu, no to, ale za to, żeby nam dali, no to musimy zrobić coś dla tych ludzi, sobie, no to będziemy musieli sobie pokolorować szkoły w różne takie wzorki, prawda? Gorszące społeczeństwo na przykład, prawda? Albo coś innego, prawda? Albo będziemy musieli zamknąć, nie wiem, wszystkie fabryki, prawda, za karę, prawda, albo to, albo tamto, prawda, no i oni wtedy nas sprowadzą do tej strefy euro, jak się zgodzimy na zniszczenie naszej gospodarki i naszego społeczeństwa i jak wejdziemy do strefy euro, od razu zbiedniejemy o połowę, szanowni państwo, czyli no może dojść do naprawdę takiego czegoś, że to, co było w roku 2022 po podwyższeniu oprocentowania i tak dalej, to jeszcze jest nic, dopiero, szanowni państwo, zawody będą, to wszystko były rozgrzewki, prawda? No i zobaczmy, 750 tysięcy, 700 tysięcy najtańsze, prawda? A ile te kredyty? To ile kosztują, szanowni państwo, te kredyty? No i widzimy, 7, 8%, 9%, prawda? Tak to właśnie wygląda, więc tutaj trzeba w kalkulatorze wbić te 9%. No i, szanowni państwo, jaka rata kredytu na 700 tysięcy w Polsce jest, prawda? Bo widzicie, szukamy, może to wszystko nieprawda, do czego dochodziliśmy dzisiaj, no to zobaczmy, szanowni państwo, zobaczmy. 700 tysięcy złotych na 9%, to jest dzisiaj rata kredytu 5632 zł, czyli dwie minimalne wynagrodzenia, trzeba wydać dwa minimalne wynagrodzenia, aby kupić sobie jakieś mieszkanie 80-metrowe w Gdyni, dwa minimalne, ale do tego minimalnego, do tych dwóch minimalnych wynagrodzeń
Szanowni Państwo, trzeba dodać jeszcze ogrzanie, trzeba dodać, Szanowni Państwo, ubezpieczenia, trzeba, Szanowni Państwo, dodać jeszcze wiele innych rzeczy, co będzie skutkowało w tym, że to nie będzie 6 tysięcy złotych miesięcznie sama rata, ale będzie dodatkowo jeszcze ogrzanie, 3 razy za drogim gazem, no bo przecież w innych krajach gaz jest tańszy, prawda, elektryczność 2-3 razy tańsza, prawda, no ale w Polsce jest droga, no ale więcej ludzi nam dajcie, to będzie jeszcze drożej, bo przecież nie mamy tej elektryczności, no to żeby zamieszkać w Gdyni na 80 metrach kwadratowych, trzeba wydać około 8,5 do 9 tysięcy złotych miesięcznie, czyli w danym momencie 3 minimalne wypłaty, prawda, czyli na jedną ratę kredytu, na 80-metrowe mieszkanie, takie najtańsze w Gdyni, najtańsze, nie żaden luksus, najtańsze, 80-metrowe, Szanowni Państwo, trzeba pracować 3 miesiące na płacy minimalnej. No to mamy raj, a i co? I nie, no wszystko co pokazuje, to niestety prawda, chciałbym, żeby było inaczej, no ale jest jak jest. No i przejdźmy dalej, Szanowni Państwo, w takim razie przejdźmy dalej, bo może to wszystko jednak nieprawda, może gdzie indziej jest tak samo źle. No niestety problem w tym, że chyba nie. No i wejdziemy sobie i zobaczymy, Szanowni Państwo, w Walencji. Jaka jest sytuacja w Walencji, czy w Walencji mamy sytuację, w której, Szanowni Państwo, może też jest tak drogo jak pod Walencją, w Walencji, tak jak w Gdyni, no to zobaczmy, Szanowni Państwo, zobaczymy jak jest w Walencji, tylko sobie tutaj powiększymy i klikniemy sobie coś takiego, Szanowni Państwo, klikniemy sobie, zobaczymy nieruchomości na większym połaciu, no bo tam jest wszystko takie ucywilizowane, prawda, tam są wszędzie drogi i wszystko jest, prawda, więc bez sensu gdzieś tam się gnieździć w centrum, więc sobie zobaczymy tak, prawda, i zobaczymy teraz, ile tych, Szanowni Państwo, nieruchomości będzie w... No i widzimy, ile mamy tutaj nieruchomości dostępnych, aż 45 tysięcy powyżej 80 metrów. Ja tylko kliknąłem 80 metrów i tam, Szanowni Państwo, już można sobie ruderki kupić za 20 tysięcy euro. Popatrzcie, czyli nie 700 tysięcy złotych, nie 800 tysięcy złotych, a 80 tysięcy złotych. Klikniemy sobie dalej, bo to są w znacznej części ruderki, problematyczne nieruchomości, prawda, albo w złej dzielnicy. No ale dalej wcale nie jest jakoś drożej, bo coraz lepsze już się zaczynają. Po 120 tysięcy złotych, prawda? Pamiętajmy, że czasem można zbić 20, 30, 40%. Widzimy już sobie na siódmą pozycję i proszę bardzo, na siódmej pozycji już mamy nieruchomości, Szanowni Państwo, po 160 tysięcy złotych. Pewnie sprzedaliby po 120, 130. No i popatrzcie, już za 43 tysiące złotych można kupić sobie takie fajne mieszkanka z takim pięknym, Szanowni Państwo, widokiem, 114-metrowe. Ile to jest? 170 tysięcy złotych, pewnie sprzedaliby za 140, 114 metrów kwadratowych, czyli nie 700 tysięcy złotych, Szanowni Państwo, a 150 tysięcy złotych. A ile to jest? Proszę bardzo, tego cała masa jest. Tam jest setki, tysiące takich nieruchomości, Szanowni Państwo. A ile to tam? Tam kredyty są zaś oprocentowane 4,5%. Proszę sobie to wyobrazić. 150 tysięcy złotych, Szanowni Państwo. Raz, dwa, trzy. No i zobaczmy w takim razie, ile, Szanowni Państwo, wyniesie rata kredytu na takie 100-metrowe mieszkanie w Hiszpanii. Czy to też trzeba pracować w Hiszpanii? No bo wiecie, nam się wmawia, że w Hiszpanii to tragedia, że Hiszpania się zawala i tak dalej. No to zobaczmy, czy tak jest naprawdę źle w Hiszpanii. No to w Hiszpanii, Szanowni Państwo, kredyt na 100% by kosztował 760 zł. 760 zł. 760 zł. 760 zł, ile to jest na euro? Tam było ile? 40 tysięcy, 35 tysięcy euro, raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, popatrzcie. Na euraski byłoby to 177 euro miesięcznie. Płaca minimalna, Szanowni Państwo, w Hiszpanii to 1200 euro. Czyli 200 euro Cię wychodzi tylko i wyłącznie rata, zostaje Ci 1000 euro z płacy minimalnej. Czyli w Hiszpanii, Szanowni Państwo, na ratę kredytu, na nieruchomość 100-metrową, 80-90-metrową, pracujesz 4 dni. 4 dni, dobra, 5 dni na ratę, 5 dni razem, 6 dni na ratę kredytu, 7 dni na ratę kredytu z opłatami, a całe pozostałe, Szanowni Państwo, dni miesiąca sobie za nie żyjesz. W Polsce trzeba na ratę kredytu z ogrzaniem, oświetleniem nieruchomości w Gdyni pracować 90 dni, a w Hiszpanii dni 7. Dobra, weźmy 8. A weźmy 10, to i tak jest 7 razy mniej. Gdy Polak
Przepraszam, 9 razy mniej. Gdy Polak musi harować 90 dni na opłacenie samych rachunków za mieszkanie i raty. W Hiszpanii będziesz pracować góra 10 dni. Nie 90 dni, a 10 dni. A żarcie tam w sklepach już dawno jest tańsze niż w Polsce, a płacą dwa razy więcej. Minimalna jest dwa razy wyższa. Proszę to sobie przerobić. Taka w danym momencie jest sytuacja w Polsce, szanowni państwo. W Polsce jest przykro, jest mi smutno. Tak niestety jest. To jest Polska, to tragedia, szanowni państwo. W danym momencie ekonomiczna, gospodarcza i społeczna. I to nie jest kraj dla normalnych ludzi. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce.